Widzicie Państwo, ja w tej chwili jestem, ja sobie poczułem, ja jestem poddawany, za chwilę zostanę poddany temu zabiegowi. O, sobie jeszcze. O, widzicie, że stoję sobie w misie. O. I teraz mistrz może przystąpić do zabiegu. Oczywiście taki zabieg, jak teraz zrobimy, też zrobię, jeżeli ktoś będzie na targach i będzie miał problem, powiedzmy, w tej sferze ezoterycznej, to zrobię ten zabieg, sprawdzimy, sprawdzi ktoś na sobie, nie, to nie jest szkodliwe, bez problemu można taki zabieg zrobić i absolutnie jest ten dźwięk nieszkodliwy, jeżeli chodzi o zdrowie. Nic się nie dzieje, nie? Także zresztą sprawdzimy. No to, zaraz no będziemy tutaj. Więc uderzam. Uderzam taką pałką, która w zasadzie jest też do gongów, i uderzam też w głowę. Oczywiście nie w głowę, tylko w tą misę, nie? Tą misę. Proszę prosto. Tak, żeby misa nie spadła. O, bo spadnie. Proszę sobie ustalić środek ciężkości. No niech tak będzie. I jeszcze raz. Nie, nie spadnie. I w razie czego też jestem tutaj asekuracją, bo te energie są tak potężne, że czasami bywa tak, że ktoś po prostu traci równowagę. W zasadzie jest to równowaga związana z energią, która nagle dopływa do nas. Potężna energia z tych dwóch mis, sprzężona oczywiście między jedną a drugą misą. Jak słyszycie Państwo, ten dźwięk jest dźwiękiem mis, dźwiękiem oczyszczającym. Czyli to jest tak zwana kąpiel z misami albo z użyciem mis. Masaż dźwiękowy. Masaż dźwiękowy. Tak jest. Jest to masaż dźwiękowy z elementami ezoteryki. Tą ezoteryką jest właśnie tutaj. No, na razie to możemy sobie już filmik przerwać.